Nowinki. IT. Słuchaj. ITT. Dzień dobry. Cześć. Cześć, cześć. Witamy w podcaście ITT, który prowadzą dla ciebie Dawid Króścielski i Grzegorz Kotlarz. I klasycznie rozpoczynamy od segmentu nowinek, czyli co u ciebie, Dawidzie? Właściwie niewiele, a zarazem wiele, bo. Urlop tygodniowy, więc super z jednej strony. Z drugiej strony przysięgam, nie odpocząłem na tym urlopie. Natomiast nie miałem czasu na nic na tym urlopie, więc był to na pewno dobrze spożytkowany urlop pod tym kątem. Tak, ale jeszcze dodatkowo w, cza w czasie tego urlopu to, co mi się udało zrobić, a e, długo mi się nie udawało, ale był to mój cel na ten rok, to jest wystartowanie w zawodach stańca i udało mi się Uuu. to zrobić w. Wczoraj w sumie, jak to nagrywamy. Nice. Także, także udało mi się wystąpić w zawodach. E, przybyłem, zatańczyłem, odpadłem, e, ale było bardzo fajnie. E, na pewno super e, jakby doświadczenie. Nie byłem na zawodach z tańca, z breka już naprawdę, u, e, no myślę, że z 8-9 lat. Także po takim czasie wystartowałem w zawodach. Od listopada robię formę. No nie jest jeszcze ona taka, jakbym chciał, ale faktycznie na pewno na pewno jest dużo lepiej niż w listopadzie. Także do tego stopnia, że byłem w stanie wystartować i, i po prostu się jakoś tam pokazać, zaprezentować. No to by było tyle. Jeśli chodzi o to, co u mnie, co tam u ciebie? Um, to tak, generalnie wybieram się dzisiaj do kina. No i miałem trochę przebojów z zakupem biletu do, do kina. Gdyż staram się, gdzie mogę używać maila z dodatkiem, bo Gmail pozwala po plusie dopisać coś, żeby później w, jakby w razie gdyby gdzieś e-mail wyleciał, to żebym wiedział skąd. <laughs> Więc mhm. dopisałem sobie do maila plus nazwę kina i próbowałem kupić bilet. I klik klikając zapłać, strona się jakby odświeżała i nic się nie działo. i... Klikałem zapłać, myślałem, że może jest coś z blikiem, więc wybrałem inną metodę płatności przelewem, klikam zapłać, dzieje się to samo. No i w końcu zrobiłem to, co robię zawsze w pracy, kiedy mi coś nie działa, czyli odpaliłem inspektora i network tab okay. w Chromie. No i okazało się, że przychodzi bad request z bramki płatności. I wyczytałem tam, że adres e-mail jest nieprawidłowy ale w response też przyszedł, jaki, e jaki jest e-mail. I okazało się, że generalnie tam lecą dane po query parameters, do, do tej bramki płatności. I w momencie, kiedy mój e-mail z plusem był parsowany, to tam e, zamiast plusa była spacja. <laughs> I przez to nie mogłem kupić biletu. Znajomość IT po raz kolejny. Znaczy, właściwie to tutaj znajomość IT akurat skomplikowała ci to. Tak, chciałem bym... zrobić. <laughs> tak. <laughs> chciałem troszeczkę haki być <laughs> z, tym, e, z tym dodatkiem do mojego adresu e-mail. No, i e, ostatecznie musiałem użyć prawilnego adresu bez żadnego dodatku. <laughs> Okej, okay. spoko. Tak, no, kiedy. No, byłeś zbyt mądry na ten system faktycznie. Tak, e, <laughs> dwa razy nawet. Dobra, to co? Ehm... Lecimy do mięska, czyli do tematu i naszym tematem dzisiaj jest, czy e, praca zdalna działa? Takie trochę post-pandemik e, przemyślenia e, odnośnie tego. Tak, czyli... bo w sumie minister zdrowia zapowiedział zakończenie stanu pandemii w Polsce, więc akurat tak postpandemiczne rzeczywiście mogą to być już przemyślenia. Tak, no wszyscy już pracujemy tam. Na pewno w większości, około dwóch lat zdalnie. Myślę, że to już nie jest nic nowego. Część firm zostanie w tym modelu, część firm będzie miała jakiś model hybrydowy, część, nie mogę zrozumieć dlaczego, ale chcę, żeby ludzie wrócili do biur. Natomiast. No, faktycznie możemy już z takiej perspektywy dwóch lat, my jeszcze mamy doświadczenie z lat, kiedy nie było pandemii zresztą, z pracy zdalnej, więc myślę, że możemy sobie o tym porozmawiać już tak na spokojnie, o tym, czy warto, czy nie warto, czy działa, czy nie działa. I teraz y, takie krótkie, szybkie pytanie do ciebie, Grzegorzu, czy według ciebie to działa? Ależ owszem, jeszcze jak. I ja myślę dokładnie tak samo. Też uważam, że jak najbardziej praca zdalna działa. No, my mieliśmy dwa lata na to zdecydowanie w większości, żeby to sobie zwalidować i faktycznie myślę, że dla większości osób działa, aleczkolwiek <laughs> są e, takie kategorie osób, dla których to nie działa. Bądź nie, nie będzie działać, bądź lepiej by było, gdyby takie osoby były w biurze, bądź chociaż właśnie częściowo, chociaż bywały w biurze. I dla mnie takim typem osób na start oczywiście da się to zrobić w jakiś sposób, natomiast najlepiej by było, gdyby juniorzy faktycznie do tych biur chodzili, bo z mojego doświadczenia bardzo się dużo uczę też poprzez kontakt z ludźmi, poprzez rozmowy, takie chociażby wyjście na kawkę tak? do, do kuchni, czy, czy do jakiejś kantyny, czy jakkolwiek to się tam zwie. <grym> um, czyli napicie się tej kawy, pogadanie o tych technologiach, porozmawianie o problemach, porozmawianie o tym, że a, coś takiego jest, nie? Jakby takie, przez takie luźne rozmowy bardzo dużo się uczy człowiek na tym takim wstępnym etapie kariery, nie? Więc to jest na pewno jedna taka kategoria osób. Oczywiście da się to też zrobić zdalnie, nie? I są osoby, które zdalnie też jako juniorzy zaczynali i świetnie sobie radzą i to jakby chwała im za to. Natomiast ja czuję, że gdybym miał zaczynać pracę teraz od zera w IT, to wolałbym chodzić do biura, żeby się nauczyć od seniorów, których nie ma w biurze pewnie. No, no właśnie, um, ale, <grym> I to jest ten jedyny problem, nie? Faktycznie. Um, natomiast tak czysto teoretycznie... Lepiej by było, gdyby juniorzy byli w biurze z, ze społecznością, jakby, która tam jest. Zakładam, że są, jest część osób, które i tak w tym biurze będą, i to są osoby z tej kolejnej kategorii, którą sobie gdzieś tam wyróżniliśmy, czyli osoby, które mają chociażby dzieci. I nie wiem, mieszkają na przykład w kawalerce, nie? Albo po prostu w jakimś małym mieszkaniu, uh -huh. e, nie wiem, 30 metrów e, z dziećmi, nie? Albo, albo z partnerem, e, z partnerką, kto, który, która też pracuje, nie? E, I po prostu jedna z tych osób w relacji, no musi wychodzić do biura, bo nie wiem, mają spotkania, by się, powiedzmy, sobie wzajemnie przeszkadzali, nie? Więc, e, więc faktycznie to jest. E, jest to jakaś tam kategoria ludzi, którzy też się mogą znaleźć w tych biurach razem z juniorami, na przykład. nie? Mhm. Właśnie, tak jak mówiłeś o tym, że juniorzy fajnie jakby przychodzili do biura, bo można się pouczyć od kogoś, czegoś nauczyć więcej, to miałem tak w głowie, właśnie, no dobra, tylko musimy wtedy tam kogoś mieć. Nie? To też, też tak, to tak. zauważyłeś w trakcie wypowiedzi. Ale jeśli chodzi o to pierwsze Twoje pytanie, czy. Praca zdalna według mnie działa, i moja odpowiedź była, że jak najbardziej. No to oczywiście to, co tutaj dopowiedziałeś, taka gwiazdka, dodatkowe info do mojej wypowiedzi. Oczywiście, dla osób, które mają na to warunki, czyli właśnie no chociażby mają jakiś kącik w domu, w którym mogą popracować, w którym będą mieli spokój. Nie będą mieli za dużo rozpraszaczy, czy nie będą nikomu innemu przeszkadzać, czy chociażby właśnie są w stanie jakoś odizolować dzieci w trakcie pracy, tak? Czasami jest to po prostu niemożliwe, więc jak najbardziej wtedy biuro rozumiem to. Tak, i są też osoby, które, którym się lepiej pracuje, jak są do, po prostu dookoła nich osoby. Łatwiej się im skupić. nie? Są osoby, które w ten sposób Um, ładują sobie bateryjki, nie? bardziej są ekstrawertyczni, wolą, jak dookoła nich są osoby, um, i wtedy im się lepiej pracuje. Nie? Są ludzie, którzy lubią chaos po prostu, uh -huh. i w tym chaosie im się lepiej pracuje spoko. Ja mam zupełnie na odwrót, myślę, że ty też. Natomiast no, są też osoby, które po prostu mają problemy z, ze skupieniem się, z takim troszeczkę przypilnowaniem samego siebie przy pracy zdalnej, ale to o tym sobie jeszcze troszeczkę porozmawiamy później. Jeszcze tylko dodam, że to, że rzeczywiście idziesz gdzieś do pracy, na zasadzie masz jakieś biuro, niekoniecznie oznacza, że nie pracujesz zdalnie, bo może to być jakiś coworking, możesz sobie wynająć po prostu jakąś przestrzeń, czy firma może ci wynająć przestrzeń do pracy, więc... Praca zdalna to bardzo często jest taki znak równości gdzieś pomiędzy pracą zdalną a pracą z domu, ale jak najbardziej da się to robić poza domem. Tak, będziemy sobie jeszcze o tym rozmawiać, w tym co jest super, tak naprawdę. No i właśnie, co jest super w pracy zdalnej? Dlaczego uważasz, że to jest, bo myślę, że tak samo uważasz jak ja faktycznie, że to jest ten model dla ciebie. Ja na przykład już nie wyobrażam sobie powrotu do biura na ten moment. Mi się świetnie pracuje zdalnie. Jestem naprawdę, naprawdę bardzo zadowolony z tego modelu pracy. Myślę, że jestem dużo bardziej wydajny, dużo bardziej efektywny, a nawet i efektowny, wow. jak pracuję zdalnie, bo czasem sobie jakieś tło ustawię. Wow. Więc 21 wiek. Więc faktycznie no zdecydowanie jest to jest to rodzaj pracy dla mnie i. Jest dużo, dużo plusów, które możemy sobie wymienić. I jaki jest dla ciebie na przykład plus ym, z pracy zdalnej? Nie wiem, gdzie rozpocząć, ale może zacznę od tego, o czym nie myślałem wcześniej. Dopiero zauważyłem to, jak myślałem o, o po prostu o tych zaletach, przygotowując się do podcastu. I to jest coś, na co w ogóle nie zwróciłem wcześniej uwagi. Ale super jest to, że nie wpływa na ciebie... Jakby postawa czy nastrój innych. Często, jak to sobie analizowałem, na przykład ktoś, no wiadomo, czasami mamy gorszy dzień w pracy, nie możemy się zmotywować, i w biurze to bardzo potrafiło zostać tak rozprzestrzenić się na cały zespół wręcz. Że ktoś na przykład co chwilę chodził na kawę, to poszliśmy z nim, nie? I to nas odrywało, mimo że nawet nas nie prosił, ale. Ktoś był tam gdzieś w tej, w tej kuchni, to poszliśmy sobie, zamieniliśmy parę słów. To nas gdzieś tak wyciągało, odciągało od tej pracy. Plus jak ktoś na przykład miał też taki dzień bardziej negatywny, no to to też się odbijało na tobie, bo na przykład słuchałeś od tym, jak narzeka na coś, z czym pracuje. I wydaje mi się też, że ten negatywny nastrój i ta negatywna postawa dużo bardziej wpływała na zespół niż jeśli ktoś był, miał flow i albo mega super nastrój i mega był zajawiony do pracy, to to aż tak bardzo nie wpływało na pozostałych, tylko te negatywne dużo bardziej ludzie reagowali na nie. I praca zdalna to wyklucza i totalnie wydaje mi się to jest super sprawą, bo wiem, że na mnie to działało w biurze, nie? Mega ciekawy punkt i nigdy w życiu bym na niego nie wpadł, bo mam zdecydowanie mniej empatii niż ty, więc pewnie na mnie to mniej przeskakują takie rzeczy, nie? Faktycznie. E, natomiast, e, no ciekawe, faktycznie mogło tak być. A może nawet na mnie wpływało, a nie zauważyłem, nie? E, no nie? Nie dotarło do mnie gdzieś tam jakimś torem autoanalizy nigdy. Wiesz, często była synchroniczna kawa, nie? To nie było tak, że ja chcę wypić kawę, więc idę zrobić kawę. Tylko widzisz, o mój kumpel idzie na kawę, to pójdę wypić z nim, nie? Okej. Okay. A na pewno tak było, bo wiele razy się spotykaliśmy w kuchni to prawda. Ja to traktuję jako plus generalnie, że jakby w stronę pracy zdalnej faktycznie, mimo tego, że wiadomo, fajnie jest sobie wyjść z tobą na kawę, to te przerwy przy pracy zdalnej są bardziej efektywne w sensie. Ja na przykład jestem w stanie i czasem to robię w trakcie przerwy, kiedy poczuję, że nie wiem, dobrze by było po prostu odejść od tego komputera i się, nie wiem, rozluźnić. Bo, bo no po prostu tak czasem trzeba, nie, mm -hmm. to nie wiem, wstawię pranie, nie? <taki> takie rzeczy, które normalnie robiłbym e, po e, pracy, no bo fizycznie nie, nie miałbym możliwości, nie, e, jakby wstawienia prania w biurze, e, to, to faktycznie w domu, no, jestem w stanie to zrobić, nie? Przy, przy pracy z domu nawet, nie tyle zdalnej, to z domu e, i tu faktycznie tak, e, tak mi się zdarza, że nie wiem, Wstanę, zrobię, zrobię pranie. Albo chociażby, no głupia rzecz, czasem potrzebuję na przykład oderwać się od programowania, tak zupełnie, i też przechodzę na drugi ekran, faktycznie, na którym gram na przykład na Xboxie. I potrafię sobie zagrać przez 5 minut dosłownie, bo gram w cuphead, w którym no, giniesz co trzy sekundy, nie? Więc generalnie spróbuję przejść bossa, nie uda się, ale jakby w jakiś sposób, wiesz, odciągnę się od programowania, wrócę i to programowanie mi idzie lepiej, nie? Po tych pięciu minutach dosłownie, nie? Więc to jest super. Ale właśnie fajne jest to, że to ty zarządzasz tą przerwą, nie? To ty decydujesz, Dokładnie. że ej, potrzebuję przerwy, potrzebuję przewietrzyć je na przykład, potrzebuję oderwać swój mózg od... od... Danego zadania, żeby troszeczkę, troszeczkę nabrać może świeżego spojrzenia. No i właśnie szybka sesja w Cupheada. W piuże jakbyś poszedł zagrać w, w Cupheada na szybką, szybką sesyjkę, pewnie przyszłyby trzy inne osoby, żeby sobie popatrzeć. Nie skończyłoby się na jednym bosie, tylko czy tam na jednym podejściu do bossa, bo <grybujesz> nie <bądź> oszukujmy się. <grybujesz> tylko rzeczywiście na czymś dłuższym, i no wydaje mi się. To jest dużo, dużo fajniejsze w pracy tej zdalnej, pracy z domu. Znaczy przede wszystkim w biurze by mi się nie chciało grać w, grać w Cupheada, bo byłby to nie mój progres gry. Po drugie, nawet gdybym zagrał, to miałbym takie poczucie, i tutaj kierujemy się do trochę innego punktu, ale miałbym takie poczucie, mmm, ktoś sobie zobaczy, że gram w grę, nie? E, mhm. I wiesz, siedzisz i grasz w grę w pracy, nie? Okej, okay, spoko, ale no nie wiem, mam znajomego, yy, który chociażby jest mega fanem VR, i on w trakcie pracy czasem, żeby zrobić sobie przerwę, odpala sobie grę w vr trochę się porusza przy okazji, trochę się odmurzy i jest to dla niego przerwa, która jego satysfakcjonuje, nie? I spoko. I, i to jest super, bo on faktycznie, no wykorzystuje ten czas tak jak, tak, jak lubi, nie? Przy okazji się trochę porusza i nie czuje się oceniany, że ktoś widzi, jak on gra na wiarze, nie? Mhm. pracy ja bym się czuł trochę niekomfortowo, że ktoś widzi, jak gram, bo ktoś by pomyślał, o on się opierdziela, nie? A kurczę, każdy ma prawo do tej, wiesz, 10minutowej przerwy, yy, żeby się po prostu oderwać od tego i wrócić, nie? Do, do programowania za chwilę, ze świeżą głową po prostu, nie? Czy, nie wiem, w mieszkaniu mogę sobie wybrać, nie? czy ja chcę, właśnie, yy, zagrać na Xboxie, czy czasem, nie wiem, wezmę sobie wałek i, i rozwałkuję mięśnie, nie? <laughs> czy, czy coś takiego. Yy, więc, yy, więc, no, tego typu rzeczy masz na to wpływ, właśnie tak jak mówisz. Zarządzasz tym, co chcesz zrobić, nie? Czasem chcesz zrobić, zrobić pranie, bo wieczorem gdzieś wychodzisz, nie będzie na to czasu, czasem chcesz się rozluźnić, czasem chcesz przez pięć minut, nie wiem, poczytać książkę na przykład, nie, i to też ci sprawia satysfakcję. Więc masz te wszystkie rzeczy. Które ci sprawiają przyjemność, pod ręką też, w, tam gdzie mieszkasz zazwyczaj, nie? To przy pracy z domu to jest super. No i przede wszystkim to, że właśnie też nikt ci nie patrzy na ręce, e, to też jest e, taki duży plus. Właśnie przez te mini przerwy, które sobie można zrobić. No nie wiem, mi jest też bardziej komfortowo psychicznie, nie? Jak mam tą świadomość, że nikt mi nie patrzy na ekran, że nie muszę się spinać, bo o nie, szef patrzy, nie. Praca w dresach, to się każdemu zdarza, myślę, spoko. Czemu nie? No, siedzisz sobie w dresikach, nie? Jakby jesteś tak samo wydajny, na kolach wyglądasz tak samo dobrze. Spoko, siedź sobie w dresach, nie? Jakby, no, jest na pewno dużo, dużo lepiej, nie? Więc, więc tak, te sensowne przerwy, to, że nikt nie patrzy na ręce i co? No, kolejna rzecz a propos plusów pracy zdalnej, to jest zdecydowanie... Brak dojazdów, ale to jest tak oczywista oczywistość, że, że szkoda gadać. No ale faktycznie, no to trochę tak, jakbyśmy się teleportowali do, do pracy nagle, nie? To po prostu. Cyk i jesteśmy w pracy, nie? Jakby otwieramy laptopa, jestem w pracy, wow. Spoko, nie? Mogę mogę zacząć pracować. No ja to bardzo lubię. To mi naprawdę odpowiada. Zwłaszcza, że ja jestem osobą, która woli. Pospać 10 minut dłużej niż na przykład, nie wiem, przygotować sobie jakieś treściwsze śniadanie w tym czasie. Więc generalnie bardzo lubię to, że jak mam z rana jakieś spotkania, to nie muszę wstać i wychodzę z domu do biura, więc muszę zrobić sobie to śniadanie, zjeść je i tak dalej, dojechać do tego biura, więc muszę wstać, nie wiem, półtorej godziny szybciej. Nie, mogę wstać 10 minut przed spotkaniem i na przykład ogarnąć śniadanie po nim. Bo jestem w domu i mogę sobie to zrobić. Tak, no to też jest jakaś opcja. Na przykład nie mam samochodu. No i dojazdy wszystkie do pracy. Nawet gdybym miał samochód, gdyby była ona gdzieś tam yy, biuro w centrum to szukanie miejsca parkingowego, jeśli nie ma biura, biuro swojego jakby dedykowanego miejsca parkingowego czy jakby puli miejsc parkingowych, może być problematyczne. Dojeżdżanie tramwajem też może być problematyczne. Dojeżdżanie Uberem jest problematyczne finansowo. Chyba najsensowniejszą opcją w Poznaniu przynajmniej jest hulajnoga elektryczna. Faktycznie jako taka inwestycja na dojazdy do pracy, ewentualnie rower, tylko no jeśli masz prysznic w pracy. No tak, no i pozdro zimą, nie? No, no właśnie, nie? Więc no, zdecydowanie tutaj akurat praca zdalna wygrywa. Myślę, że tu nie mamy co dużo się rozwodzić. Nie ma dojazdów, nie ma problemu, nie? Nie spóźnisz się do pracy przez to, że, nie wiem... Były korki, nie spóźnisz się do pracy. No to zbyt pochopnie. No ale przez to, że były korki, tak? No, no tak. Czy nie spóźnisz się do pracy, przez to, że nie wiem, samochód ci nawalił, nie? Cokolwiek tego typu. Tak, że tak, też no to, to ryzyko. Tak, no to jest zdarzenia losowe, nie jesteś aż tak wyeksponowany. Mhm. Kolejnym takim punktem to jest komunikacja asynchroniczna. I to się trochę dzieje u mnie, trochę się nie dzieje przynajmniej. No, mam te spotkania faktycznie, mam ich sporo też w mojej roli. Ale ta komunikacja asynchroniczna nadal występuje, chociażby, nie wiem, ktoś coś do mnie napisze i wiem, że mogę mu odpisać później. No to faktycznie, mimo że odczytałem, to odpiszę później, w momencie, jak to nie jest nic pilnego, bo, no bo nie muszę, nie? W tym momencie mogę się skupić dalej na jak, jakiejś tam pracy, którą sobie założyłem, nie? Bo chcę skończyć jakieś zadanie. Więc mhm. z takiej perspektywy zarządzania swoim własnym czasem jest to. Spoko i to jest takie trochę też mniej rozpraszaczy, bo w biurze często jest coś takiego, że ktoś do ciebie podchodzi i gada do ciebie, nie? Jakby siedzisz, próbujesz się skupić na pracy, ktoś do ciebie podejdzie i powie ej, słuchaj, a coś tam. Nie? I jakby jest jeszcze w zależności od tego, jaką masz rolę czy pozycję w zespole, to ludzie do ciebie będą podchodzić rzadziej bądź częściej. Nie? Raczej do juniora przychodzą rzadziej niż do seniora. Jak jesteś seniorem, to mogą. Do ciebie ci ludzie przychodzić na przykład zbyt często i nie jesteś w stanie swojego zrobić. Nie? Więc, więc to się może dziać. I tutaj dużo łatwiej jest komuś nie odpisać e, na czacie, niż e, nie odzywać się, jak podejdzie do twojego biurka i coś do ciebie no, powie. Nie? Olać, cię, olać po prostu. Na zasadzie wiesz, ktoś przychodzi, mówi do ciebie. Mówi pochodzi, do ciebie nie ma, nic, a ty no. idziesz do niego za 20 minut i mu odpowiadasz. No, kozak, nie? Jakbyś tak dał. E, no więc tak, no zdecydowanie to jest, to jest duży plus, nie? że można właśnie opóźnić tą odpowiedź przy komunikacji asynchronicznej. Nie pomijając spotkania, które no niestety bywają, to, to poza spotkaniami ta komunikacja asynchroniczna jest często opłacalna. nie? Ja jestem wielkim fanem. True. Ja też. Ehm, dobra, co? Kolejny punkt. Tak, otwarty rynek pracy. <laughs> to jest coś, z czego jak najbardziej. Skorzystałem przy okazji właśnie nauczenia się pracy zdalnej przez, przez ten czas. Czyli właśnie to, że nie musisz teraz pracować w firmie, która jest w Twoim mieście, bo żeby jeździć do niej do biura, bądź masz jakąś wymarzoną firmę, do, w której bardzo chciałbyś pracować. No i musisz się przeprowadzić, zostawić swoje obecne miejsce zamieszkania, żeby wyjechać do innego miasta, innego wręcz kraju, czasami. A w tym momencie po prostu zmieniasz pracę, podpisujesz kontrakt i pracujesz dalej z miejsca, w którym byłeś, ale po prostu dla innej firmy, która może być dla ciebie bardziej interesująca, bardziej opłacalna, może być ta praca, bo nie ukrywajmy się, rynek zachodni w porównaniu do polskim nadal jest nieco lepszy, jeśli chodzi o wypłaty. Tak, to prawda. No i też wiesz, praca w języku angielskim, nie, tego typu rzeczy w pełni. Też jest fajnym dla mnie przynajmniej aspektem, jeśli chodzi o pracę. Dodatkowo, jakby mam takie trochę przemyślenie, które mi chodzi w głowie, takie porównanie, właśnie, nie? że kiedyś, jak nie wiem, budowano fabryki, to robiono od razu miasteczka dla pracowników mhm. tych fabryk, nie? I jak ktoś chciał zmienić pracę, to faktycznie musiał się, kurde, przeprowadzić, nie? Więc co, kupujesz na przykład mieszkanie w obecnych czasach, i nagle, zmieniając pracę, pojawia się problem nagle musisz, nie wiem, po pierwsze musisz oczywiście w tym samym mieście szukać, no bo, no bo inaczej ciężko nie, albo chociaż gdzieś tam w okolicy. Ehm, a w drugim przypadku, no to co, kupiłeś mieszkanie w jednym miejscu? Nagle masz pracę, która ma biuro na drugim końcu miasta i nagle musisz dojeżdżać, nie wiem, półtorej godziny, załóżmy <laughs> do, do pracy i z pracy, nie? Nagle cię pogorszyła ta sytuacja, nie tak naprawdę. I często był to zapalnik dla pracowników, żeby zmienić pracę, bo na przykład firma, w której pracowali, zmieniała lokalizację. No i mieszkanie, które mieli, nagle było, znaczy nagle znajdowało się w dużo większej odległości niż poprzednio od ich ówczesnego pracodawcy. W związku z czym ci pracownicy często po prostu no, zmieniali pracodawcę, żeby mieć jednak bliżej do pracy, bo nie chcieli tych trzech godzin, na przykład, e, marnować w ciągu dnia na dojazdy, nie? Łącznie, w to mi z powrotem po półtorej godziny. E, no więc, e, taka praca zdalna, w ogóle, eliminuje ten czynnik, nie? Już, mhm. już nie ma takiego, takiej opcji, nie? To jest, to jest super akurat, moim zdaniem, że faktycznie, po pierwsze, otwartość, że możesz sobie, gdzie chcesz pracować, e, tak naprawdę, po drugie, no właśnie, chociażby ty zrobiłeś jeszcze odwrotną rzecz, nie? Ty zrobiłeś w ogóle e, na odwrót, czyli pracując w jednej firmie, przeprowadziłeś się do innego miasta. <grymety> tak. E, I nadal pracowałeś w tej samej firmie, nie? Tak, nie musiałem zmieniać pracy, kiedy zmieniałem całkowicie miejsce, w którym żyję. Do, do, dosłownie, i to miasto zmieniłeś, tak, w, którym, tak. w którym żyjesz. Jakby w poprzednich czasach, <grymety> że tak się wyrażę, nie byłoby takiej możliwości nie dojeżdżałbyś na taką odległość jakby do pracy mm -hmm. prawdopodobnie. No, czasem ludzie tak robili, nie? Ale, ale podejrzewam, że byłoby to ciężkie i na pewno by cię to męczyło, a w tym momencie jakby nie odczułeś tego w ogóle, a byłeś w stanie to zrobić, nie? Także to super, nie? Że taka jest opcja. W ogóle nie pomyślałem jakim fajnym case'em jest to, co zrobimy. Ale rzeczywiście przeprowadziłem się o ponad 100 kilometrów bez w ogóle, no, nie poczułem tego w żaden sposób, jeśli chodzi o pracę. Po prostu przeprowadziłem się i, tak jak zawsze, poszedłem do biurka i zalogowałem się do pracy. Nie? Inna sprawa, że te przenosiny nie byłyby zbytnio możliwe, bo w tym miejscu, gdzie jestem, nie ma za bardzo firmy IT w tej chwili, więc w ogóle nie mógłbym się przeprowadzić, bo praca by mnie gdzieś trzymała. Dokładnie. W tym momencie praca nie, nie, nie trzyma się fizycznie, nie? To jest super. E, dobrze. A propos tego biurka, to kolejnym takim punktem jest to, że możesz mieć takie stanowisko, jak chcesz. To jest plusem i minusem. Minusem było na początku pandemii, jak jeszcze ludzie byli y, niegotowi <grystanie> na to i faktycznie y, w różnych dziwnych pozycjach, miejscach y, pracowali. Ja ch chociażby obecnie nagrywam podcast w bardzo dziwnej pozycji, ale to ty, Grzegorzu, jedynie widzisz y, na kamerce. No, ale zresztą podcast też nagrywamy zdalnie. Tak jest. W każdym razie. Y no, stanowisko można mieć takie, jakie się chce, nie? I tu faktycznie, czy chcesz mieć taki ekran, czy chcesz mieć taki, czy chcesz właśnie mieć standing desk? Zazwyczaj w biurze, no okej, okay, fajnie, jak były standing deski, no to miałeś standing desk, nie? Ale w momencie, jak jakby zazwyczaj nie było tak, że kupowałeś sobie własny standing desk do biura, nie? Albo miałeś budżet na to, albo w ogóle nikt o tym nie myślał w ten sposób. Obecnie, przy pracy z domu, jakby masz świadomość i możesz sobie kupić takie biurko, jakie chcesz. Um, nie musi to być coś, co jakby często, często było poprzednio tak, że miałeś na przykład stan za stanem, nie? Czyli wchodzisz, jest takie biurko, no musisz przy nim usiąść, masz takie krzesło, musisz przy nim usiąść i tam pracujesz. chodzisz do pracy i to, co jest, to jest, nie? Natomiast przy pracy z domu, no to jest stanowisko, które urządzasz sobie samemu, czyli robisz customizację pod siebie, nie? Możesz sobie zrobić biurko, przy którym stoisz, możesz sobie zrobić, nie wiem, biurko, przy którym nie wiem, leżysz, nie? Cokolwiek jakby whatever works for you, nie? Tak naprawdę. Także to jest super pod tym względem. Tak, chcesz więcej zieleni, po prostu dostawiasz sobie roślinek, nie? I, i to tyle. I nie przyjdzie ci pani sprzątaczka mówiąc, że o, masz tyle roślinek, teraz się ciężko sprząta, usunie, nie? <noise> Dokładnie. Albo na przykład masz podpisany kubek, że nie wolno go używać w zmywarce, a pani sprzątaczka go wrzuca do zmywarki i psuje. No, chciała dobrze. Odwiem, e... wiem. I co też plus i pozdrawiam wszystkich kolegów i koleżankę z poprzedniej firmy, bo nikt też nie zmienia ci siedzenia, ustawień fotela. To też jest wielki plus dla mnie. No tak, no masz po prostu swoje miejsce takie naprawdę Dokładnie. swoje, nie? I możesz je urządzić tak, jak chcesz. No, ten otwarty rynek pracy, tak jak mówiliśmy troszeczkę jeszcze, idąc dalej, czyli właśnie mamy taki międzynarodowy zespół, tylko tak naprawdę międzynarodowy, bo teraz już często w firmach po prostu są ludzie z różnych części świata zatrudnieni. I to też jest fajne, bo możesz pracować, nie wiem, z ludźmi z Hiszpanii, tak, z ludźmi z Meksyku, z ludźmi z, z Anglii, tak, więc różne narodowości, no już nie sposób wymienić wszystkie, z którymi możesz sobie. Porozmawiać i doświadczyć, jakby tych różnych sposobów myślenia też o świecie. Tak, bardzo otwierające doświadczenie. Tak. I co? Kolejna rzecz, kolejny punkt, czyli właśnie możliwość pracy zewsząd. I to jest punkt, z którego ja korzystam faktycznie. Zdarza mi się wyjechać do domu rodzinnego, na przykład z Poznania, 150 km w stronę Warszawy, i jestem w stanie zrobić to po prostu wieczorem dnia roboczego. Mhm. Gdzie następnego dnia roboczego muszę podjąć pracę, muszę pracować, nie? I faktycznie jestem w stanie to zrobić, nie ma z tym problemu, po prostu przejeżdżam, biorę ze sobą laptopa, słuchawki i tyle, nie? Ważne, że tam w tym domu rodzinnym faktycznie, żebym miał miejsce skąd popracować, nie? Jakieś tam wygodne w miarę. I to jest właściwie wszystko w temacie. No i internet oczywiście, nie? I źródło jakiegoś mhm. tam zasilania. Więc zazwyczaj biorę i tak swój internet mobilny LTE i po prostu pracuję z niego. Tyle. I to jest świetne, bo, bo nie muszę być zawsze tutaj na miejscu, nie? Mógłbym sobie spakować się po prostu w plecak, wyjechać i, i pracować naprawdę skąd chcę i gdzieś tam też e, mam znajomych, którzy właśnie wyjeżdżają za granicę chociażby i za granicą pracują, e, więc no faktycznie to się, to się dzieje. Ja sam zresztą niebawem e, taki plan mam. Tak, no to jest fajne, że nie zawsze wyjazd gdzieś... Musi być równoznaczny z tym, że musisz wziąć urlop. Nie? nie jesteś ograniczony na przykład na umowie o pracę jakimiś tam 20 czy tam 26 dniami w roku, kiedy możesz być w innym miejscu niż to, w którym znajduje się Twoje biuro. Tylko po prostu jedziesz, bierzesz laptopa, tak jak ty yy, wspomniałeś. Wiele też znajomych mam, który, którzy tak robią. I to jak najbardziej działa i naprawdę jest fajną, fajną opcją po prostu. Tak, co? Kolejna rzecz. Kolejny punkt, czyli mniej rozpraszaczy, i to jest to trochę taki naciągany punkt z bardzo z gwiazdką, mhm. um, ale mniej rozpraszaczy, właśnie w, tym, w tej postaci tego, że nie podchodzą do ciebie ludzie w biurze, jakby to ty decydujesz o tym, czy coś cię rozproszy, bardzo często. Chyba, że masz dzieci. No właśnie. Ale to Tutaj. To prawdopodobnie powiedział, że tu tą jest... decyzję już podjąłeś, nie? <laughs> Tutaj bym powiedział, że to jest jednak. Tak nie do końca się zgadzam, że jest mniej rozpraszaczy w domu. Ja uważam, że jest wręcz więcej. Okej, okay, to zaraz do tego przejdziemy, dlaczego Dobrze. to są minusy. Z mojej perspektywy, mniej rozpraszaczy od... Mniej rozpraszaczy, które... Na które nie masz wpływu. O. Okej. Okay. I ostatni punkt, czyli elastyczność, czyli to właśnie, o czym już sobie mówiliśmy, że możemy sobie zrobić krótką przerwę na coś. Nie wiem, możemy wyjść do sklepu po coś, nie? Oczywiście w biurze też możemy wyjść do sklepu po coś, ale... No, Generalnie to są rzeczy, które przyniesiemy do biura i pewnie tam skonsumujemy, natomiast w mieszkaniu czy w domu możemy sobie wyjść do sklepu, kupić coś, co potrzebujemy do domu i, i to już w tym domu mieć. Na przykład, nie wiem, zgrzewkę wody chociażby, nie? Bo potrzebujemy zgrzewkę wody, bo nam się woda skończyła. Tak naprawdę, prawie wszystko, co, co gdzieś tutaj wymieniliśmy, zawiera się w tej elastyczności. No i to jest taki chyba najbardziej. Taki największy punkt, który po prostu decyduje o tym, że, że, ta że ta praca zdalna jest po prostu fajna, bo jest elastyczna. To co? To do tych plusów już wszystko? Na to wygląda. Spoko. To czas na narzekanie, klasyczne polskie narzekanie, minusy pra pracy zdalnej. Oczywiście mamy tego więcej niż plusów, ale postaramy się być bardziej Bo zwięźli. Oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, uważamy, że praca zdalna jest super, dlatego wypisaliśmy więcej minusów jej niż plusów. Klasycznie. To co? Pierwszy minus, czyli właśnie to stanowisko, to siedzenie. My musimy sobie je sami ogarnąć. Być może dostaniemy na to budżet, być może nie, w zależności od firmy, no ale musimy się o to zatroszczyć, wybrać, do jakby zrobić sobie ekspertyzę z tego. Po raz kolejny polecamy książkę: Jak ona się nazywała? Skazany Którego na biurko. Skupie? Skazany na biurko, dokładnie, także po raz kolejny polecamy tę książkę. Bardzo fajna, jak sobie to stanowisko pracy ułożyć. No i właśnie właściwie tyle chyba w temacie, nie? Powinniśmy po prostu to ogarnąć, mieć to porządne. Na minus też, jeśli pracujemy zdalnie, ale niekoniecznie z domu, czyli jak gdzieś wyjeżdżamy, to zazwyczaj nie będzie to najbardziej ergonomiczne stanowisko pracy, jakie możemy sobie wyobrazić. Pewnie gdzieś po prostu przysiądziemy, żeby popracować przy jakimś jakimś piórku, na jakimś krześle, nie? ale nie takim, jakie sobie byśmy wymarzyli zapewne. Także to jest taka ewentualnie uwaga, że faktycznie jest to cudowne, jeśli chodzi o pracę zdalną, i te wyjazdy, i super w ogóle ten digital nomads i tak dalej. Natomiast zazwyczaj nie jest to praca w najbardziej optymalnych dla zdrowia warunkach. Tak, trzeba mieć to jak najbardziej na uwadze. Trzeba zad umieć zadbać o to, żeby, żeby rzeczywiście w miejscu, do którego jedziemy, mieć jakieś to miejsce do pracy, nie? które będzie jakkolwiek ergonomiczne. True. No i to jest trudne. Dobra, kolejna rzecz, czyli chyba najtrudniejsza w tym wszystkim, to jest dyscyplina, czyli taka em, takie samo, e, samo kontrola nad tym, żeby, mm -hmm. żeby się skupić, żeby popracować. Em, na przykład dla mnie, tak w 100% prawdziwie, gdyby nie moja dziewczyna, to <gryw> byłoby to najłatwiejsza, że byłaby to dla mnie najłatwiejsza rzecz na świecie, ponieważ ja faktycznie potrafię się skupić, wciągnąć w temat i pracować tak bez zająknięcia, o, nie? Teraz jakby... Zblejmowałeś się. No trochę musiałem. <głos> <głos> e, faktycz... Bo faktycznie no, no, czasem po prostu, wiesz, no żyjesz z kimś w, w mieszkaniu, czasem coś chce, nie? Po prostu od ciebie. No tak, e, ta druga istota. <noise> e, I... E... Natomiast jeśli jestem sam i sam pracuję, to jestem w 100% skupiony i po prostu, po prostu pracuję. Um, jakby nie mam z tym żadnego problemu. Wiem, że są natomiast osoby, które mają takie problemy. I faktycznie jest im, jest im ciężej się skupić na pracy. Tak, dyscyplina jest, myślę, takim... No, ciężko powiedzieć minusem, nie? <laughs> Ale brak tej dyscypliny może być wielkim minusem, a ciężko jest ją utrzymać, myślę, w większości. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Z racji tego właśnie, że mamy niestety w domu, jak pracujemy, mnóstwo przeszkadzaczy. I to nie tylko może być dziewczyna, ale, ale również inne rzeczy. Jak chociażby, no nie każdy jest w stanie wbić w kapχeda cup, i pograć tylko 5 minut i sobie odejść. Niektórzy, wiesz. Dobra, teraz ubiję tego Bosa, teraz ubiję tego. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No i nagle, wiesz, jesteś godzinę do tyłu, nie. <grym> okej. Okay, no u mnie, u mnie to działa właśnie odwrotnie. W sensie, okej, okay, wiem, że jestem w pracy, więc chwilę pogram, żeby się zresetować. Natomiast ja mam tak z zadaniem, nie. Teraz ogarnę to zadanie. Teraz ogarnę. To... <grym> 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 jakby, jakby ja mam te jeszcze raz próby, w, jak w grze, tylko, <grym> tylko na jakby płaszczyźnie pracowej. <grym> <noise> Okej, okay, czyli ty masz problem z trzymaniem dyscypliny w kwestii pracy? Z znaczy. Bardziej w tę stronę, tak. Tu. Okay. Natomiast y, ja mam taki problem z przeszkadzaczami. U mnie największym przeszkadzaczem jest obecnie brak drzwi y, w mieszkaniu, i faktycznie to jest to duży przeszkadzacz, y, jeśli się z kimś mieszka. Bo, bo po prostu, jakbym miał drzwi zamknięte, myślę, że byłoby dużo łatwiej. <noise> Kolejna rzecz, Kolejna rzecz, to są wszyscy kurierzy, jak sobie coś zamówisz, no to czasem ci przyjdzie w trakcie spotkania kurier, bo coś tam, nie? Bo miał być o tej, a przyjdzie o tej na przykład, mimo tego, że zaznaczyłeś, żeby było o tej godzinie, to on do ciebie i tak zadzwoni i powie, a wie pan, co jestem w okolicy, może by się udało, żebym podrzucił tę paczkę. <laughs> no i, i takie, typ, tego typu akcje, rzeczy, faktycznie, faktycznie się mogą zdarzyć. Um. Także no, to też są jakieś pewnego rodzaju rozpraszacze tutaj paczkomaty górą. Jeśli chodzi o em, kolejne rzeczy, to właśnie takie trochę też przeszkadzacze czasem, które, którym ludziom mogą popaść, to są takie to właśnie pranie, sprzątanie, takie obowiązki domowe. Jakby ok, jeśli robimy to na zasadzie właśnie 5 minut, żeby wstawić to pranie, spokojnie. Jakby jeśli mamy na to czas nie sądzę, że to jest wielki grzech, żeby to zrobić, nie? W pracy jakby spędziłbym ten sam czas na kawce z kimś, nie? No tutaj po prostu jakby zamiast tej kawki wstawię to pranie, nie? No ja mam ten problem, że wiesz, to pranie mogę wstawić, no ale ono zaraz, za jakiś czas, jak się skończy, zacznie pikać. Trzeba je wywiesić i to już jest takie, że to jest, że ktoś chce czegoś ode mnie i mnie odrywa, nie? W tym wypadku jest to pralka, która pika, że ej, skończyłam, skończyłam, weź ode mnie już to pranie i je wywieź, nie? I to już jest okay, nie do ja końca tak... asynchroniczna czynność, którą sam sobie dobierasz i to jest taki przeszkadzacz, który, który, gdzieś no może, może wkurzać, że tak powiem i odrywać od pracy. Rozumiem, ja mam tak, że jakby jak mi pralka piknie, to dostaję powiadomienie na telefon uh -huh. i ona sobie piknie i ja mam, i ona mówi jakby skończyłam i ja w tym momencie myślę sobie, no to fajnie, luz. Jakby nie robię z tym nic dalej, nie? W sensie, no, no. jak jestem zajęty, to, to mam to gdzieś, nie? Bo jestem zajęty. Natomiast później e, nie rozwieszam prania, tylko wrzucam do suszarki. Okay. E, I to polecam jako rozwiązanie, bo faktycznie no, jest dużo szybciej, nie? Też. Czasami tak powiem, wiesz, przejdę, idę na przykład po wodę do kuchni, tak? I zobaczę, że ojej, tu jest coś brudno na przykład, albo są naczynia jakieś do umycia. I nagle to potrafił mnie tak właśnie oderwać, nie? taki przeszkadzacz. No, z tym trzeba umieć walczyć. Okej, okay, ja chyba za dużo optymalizuję, bo ja na przykład naczynia po prostu wrzucam do zmywarki. <laughs> <laughs> nie wszystko powinno się wrzucać do zmywarki. To prawda, to prawda. Tutaj po pozdrawiamy Sarnę i jego sławetne noże. Tak. Właśnie z biura. Jak na przykład mój kubek <laughs> jednej z o którym mówiłem czy? Na przykład Twój kubek <grym> też. No. no, i Noże też. Dobrze. Co? Kolejna rzecz, to już pomijając te przeszkadzacze, bo byśmy mogli tak wymieniać chyba w nieskończoność. O, a oczywiście, jeszcze jeden, jeden musimy wspomnieć, bo on jest najważniejszy. Jeśli ktoś posiada dzieci, <grym> to jest to na pewno trudne zadanie, aby pracować zdalnie przy dzieciach. Gratuluję wszystkim, którzy wytrzymali w pandemii. No, jest to zależne od, wiadomo, sytuacji w domu, nie? czy jest ktoś jeszcze i tak dalej, ale mimo wszystko to gratulacje. Tak, <grym> naprawdę jesteście bohaterami gospodarki. Zwłaszcza, <grym> myślę, <radę>. że, <grym> <grym> zwłaszcza myślę, że jeżeli to była nowa sytuacja, że ktoś nie pracował wcześniej zdalnie i nagle zaczął pracować, to. Dziecko nie było przyzwyczajone do tego, że, że ok, tata teraz, czy mama jest teraz tam i pracuje, nie wolno przeszkadzać. To był nowy koncept na przykład, nie? To tym bardziej wtedy czapki z głów, że ktoś to ogarnął, bo jeżeli wcześniej pracował, to może już wiesz. Dziecko było tak wychowane, że ok, nie przeszkadzamy w tym czasie, kiedy rodzic pracuje, ale jeśli to była totalnie nowa sytuacja, to nie mam pojęcia, jak to zrobić. Tak, no to już nie, na, nie nasza broszka. My jesteśmy ci od IT jednak. Em, <grym> ale, ale tak, szapoba. Co? Kolejna rzecz to jest wychodzenie z chaty. Generalnie, bo łatwo jest się zasiedzieć i ja przyznam, że mnie to też w jakimś stopniu dotknęło e, przez jakiś tam e, okres. Em, na początku pandemii zdecydowanie, zdecydowanie mniej wychodziłem e, z, z domu. I to już nawet nie chodzi o to, czy wychodzisz, czy nie, ale nawet bardziej już chodzi o, o ten aspekt chociażby samego ruchu, nie? Samego ruszania się. No tu mnie faktycznie uratował mocno ten, ten mój breakdance. Um, natomiast e, no to, żeby się ruszać... Y, można się zapomnieć, nie? Bo nie ukrywajmy, bo jakby w mieszkaniu zrobimy mniej kroków, nie? Niż gdybyśmy chodzili do biura, wychodzili, no wiadomo, musimy się gdzieś tam przemieszczać, więc tych kroków byśmy narobili więcej. Um, ludzkie ciało jest jednak, yy, no. Raczej przyzwyczajone do tego, że powinno się w ciągu dnia poruszać, spożytkowywać jakoś tą energię. W innym przypadku zaczynają magazynować. Jak zaczynają magazynować, to w postaci tłuszczu i stajemy się coraz bardziej ociężali i coraz nam ciężej i w pewnym momencie jest nam po prostu ciężko się poderwać z kanapy, więc trzeba pamiętać o tym i dbać o to, żeby jednak z tej kanapy się podrywać, żeby z tego biurka się podrywać, spod biurka właściwie, żeby się po prostu. Ruszać e, faktycznie. I to jest trudne. I to było trudne zdecydowanie w pandemii, e, kiedy też ta, jak, to jakby spektrum możliwości, jakie były poza domem, były po prostu ograniczone. Tutaj dużo wygrywały osoby, które no, nie mieszkały w mieszkaniach, w miastach, tylko właśnie gdzieś pod miastami, w domach, e, z jakimiś podwórkami. E, no bo po prostu, czy były w, na przykład chociażby w tej izolacji, czy nie, no miały gdzie wyjść. No, ale z drugiej strony wciąż, nie? Jakby nadal nie zrobilibyśmy tyle kroków, co wychodząc do pracy. I często ja chociażby miałem tak, że jak jeździłem do biura. To, a to wracałem sobie na pieszo z biura przez pół Poznania, bo miałem ochotę się akurat przespacerować. A to szedłem do sklepu jeszcze po drodze, jak już wróciłem. Coś się załatwiło przy okazji, nie? Jeszcze gdzieś się poszło, jeszcze coś mhm. się zrobiło. A to poszedłem czasem z tobą wracaliśmy razem kiedyś w jednej z firm, nie? E, Przeszliśmy sobie przez park, chociażby dla zdrowia, <laughs> dla zdrowotności, jak to się mówi. I, I faktycznie więcej tego ruchu było. Natomiast w trakcie pandemii przyznam szczerze, że u mnie też, też było troszeczkę gorzej na początku, ale zdecydowanie nauczyłem się sobie z tym radzić. <laughs> Także to zajmuje czas, ale jest, jest istotne bardzo przy, przy pracy zdalnej. Jeśli chodzi właśnie o to, to zauważyłem u siebie też taką rzecz, że no w ogóle była akcja z tej. Stay at home, także to po części było plusem, nie? że nie wychodzisz z domu, ale jeśli chodzi o te kwestie zdrowotne, no ilość, liczba kroków, którą gdzieś miałem, te wykresy gdzieś w tych aplikacjach, totalnie tak drastycznie spadła, że to była masakra. A druga rzecz, ilość odsłuchanych książek i podcastów też totalnie u mnie spadła, ponieważ konsumowałem je głównie w trakcie dojazdów do pracy. No to prawda, ja też tak miałem. U mnie też spadła liczba podcastów, nie, nie podcastów, audiobooków, które przysłuchiwałem. To, to też się wydarzało u mnie zazwyczaj gdzieś tam, a to tramwajem, a to gdzieś szedłem po prostu, nie? I, i faktycznie słuchałem obecnie, no, no po prostu zazwyczaj. Z drugiej strony, obecnie częściej sięgam po książkę niż w formę audio. Okej. Okay. Bo po prostu jestem i tak w mieszkaniu, albo wychodzę czasem. Na przykład zdarza mi się. Wychodzić do parku i być tym dziwnym typem, który siedzi na ławce i czyta książkę. W 2022 roku. To papierowo nie na Kindlu. Tak, papierowo. Chociaż a propos multitaskingu, to ostatnio tak w zupełny off-top, miałem trochę bekę, bo chem z dziewczyną autem, i ona prowadziła to auto i w międzyczasie chciała, żebym jej otworzył list, i mówię, jakby jeśli będziemy mieli wypadek, kiedykolwiek, jakby, jakby jeśli mielibyśmy w tym momencie wypadek, może bardziej tak, to byłby to wypadek jak sprzed 50 lat, nie? E, jakby miała wypadek, bo prowadziła auto i czytała list, rozumiesz? Jakby? czytanie listu, Kto to jest coś takiego. Jeszcze... To już tak wyszło jakby z ten, że ludzie nie wiedzą, że nie powinni tego robić, jak prowadzą. Bo to jest coś <laughs> nowego teraz, nie? W telefon no nie można patrzeć, nie? Ale, ale list to jest taki no, no, tak. old school, że naprawdę... E. Powinniśmy jechać jeszcze jako, jak, jakby konno, nie? <śmiech> <śmiech> Wozem takim, który ciągnął konie i czytacie list, nie? I będzie wypadek, to naprawdę <śmiech> super. <śmiech> e, dobra, kontynuując. E, wychodzenie z chaty, co za tym idzie, e, mniejsza ilość interakcji międzyludzkich? mniej ludzi wid widywaliśmy przez ten czas, no jakby na tym polegało całe to izolowanie się, że mniej się ludzi widziało, e, mniej widziałem też nawet rodzinę w tym czasie, mniej widziałem e, przyjaciół i faktycznie jest to gdzieś tam e, odczuwalne, e, w sensie było to odczuwalne, obecnie już jest dużo dużo mniej, e, nie wiem jak ty, ja na ten moment, no po tych wszystkich szczepionkach, po też zresztą przechorowaniu, COVID-a przed szczepionką, no obecnie nie ograniczam się już, jeśli chodzi o jakieś kontakty międzyludzkie. Ale tak, tak jeśli chodzi o samą pracę zdalną i tak, interakcje międzyludzkie, no to dalej, dalej rzeczywiście jest to odczuwalne, bo no nie spotykasz swoich yy, znajomych z pracy tak często, zwłaszcza jak są w innym kraju. I te i interakcje są tylko przez internet z tymi ludźmi. Troszeczkę też jest to. no Wpływa może na takie poczucie gdzieś przy, przynależności do zespołu, właśnie budowa tych interakcji, które są mega ważne w zasadzie w pracy w IT, ponieważ pracujemy w zespołach, więc fajnie, jak się dobrze znamy. No, a jednak takie wyjście gdzieś na kawę wspólne bardzo budowało taką relację po prostu międzyludzką. I tego no z tym też trzeba wziąć pod uwagę, żeby z tym walczyć, jeśli chodzi o zespoły, nie? No, a jak interakcje międzyludzkie, to co za tym idzie? Um, ciężej jest dostać awans, mi się wydaje, przy pracy zdalnej. Mhm. Bo nie ma tego takiego aspektu tej, tej społeczności i chyba ciężej jest um, udowadniać, że się ogarnia, w sensie wciąż jakby z perspektywy... Programisty może nie jest to aż tak odczuwalne, ale z perspektywy jakiegoś product managera czy, czy scrum mastera może to być trochę bardziej utrudnione. Uh -huh. Łatwiej jest mi się wydaje zbudować te relacje i po prostu piąć się gdzieś tam po tej drabince awansów, po tej drabince kariery niż jakby na żywo niż zdalnie. Okej. Okay. Ciekawe, nie, nie, nie zwróciłem na to uwagi nigdy wcześniej, ale może tak być. Wydaje mi się, że ciężej jest zostać zauważonym, nie? Nawet w sumie, nawet jako programista ciężej jest zostać zauważonym, nie? Bo wiesz, jak jesteś na spotkaniach, yy, gdzie są sami programiści, nie? To w momencie, kiedy jest gdzieś tam jakiś szef na przykład, nie ma go na tym spotkaniu, ale on też jakby, jest więcej rozmów takich kuluarowych, które powodują, że wiadomo kto ogarnia na przykład. Dużo mnie jest rozmów takich kuluarowych przy pracy zdalnej, nie? Okej. Okay. Nie wiem, nie wiem czy jestem przekonany co do tego, ale spróbuję zwrócić na to uwagę w najbliższych miesiącach. Spoko. Co kolejna rzecz? Kolejna rzecz, która mnie dotknęła <laughs> wcześniej. Czyli backupy i mówimy tutaj o backupy mediów, takich jak prąd czy internet. I to mnie dotknęło, bo tu było coś, na co nie miałem wpływu. Były wichury generalnie w naszym rejonie dość duże zimą. No i od, odłączano mi prąd co jakiś czas i nie miałem na to żadnego wpływu. I nie miałem backupu i troszeczkę ucierpiała na tym moja, moja gotowość do pracy. No... Po prostu trzeba zadbać o to w firmach z reguły firma po prostu w biurze zapewniała coś takiego jak jakieś UPS i tak dalej żeby mieć właśnie te zastępcze zastępcze zasilanie dla, dla pracowników no a jeżeli pracujemy z domu czy skądkolwiek indziej musimy to jednak zapewnić sobie samemu bo niestety ale. Jest to totalnie od nas niezależne, a awarie się zdarzają, różne sytuacje żywiołowe też się zdarzają. Nie mamy na to żadnego wpływu, ale jednak powinniśmy być na to przygotowani. Ja przyznam szczerze, że UPS-a jeszcze nie mam. W najgorszym przypadku po prostu bym musiał się ewakuować gdzieś indziej. Natomiast mam zapasowy internet, zdecydowanie, bo to częściej pada niż, niż prąd więc mam po prostu, tak jak już wspomniałem wcześniej, internet LTE, więc gdyby tego internetu po kablu mi zabrakło, tego światłowodowego, to mam zawsze ten LTE, z którego sobie mogę podpiąć internet, no i w razie czego jest backupowy internet, a przy okazji przydaje mi się na podróże. Mhm. Jeśli chodzi o prąd, no nie mam UPS-a na ten moment, będę chciał kupić sobie prawdopodobnie, zresztą no niedługo mam wyjazd, więc na wyjazd bym chciał sobie kupić prawdopodobnie taki powerbank, który jest w stanie w razie czego naładować mi laptopa, co najmniej Raz, mhm. jak będę mógł co najmniej raz naładować laptopa, to myślę, że spokojnie jestem cały dzień w stanie e, przepracować e, przy tych, przy tych M1-kach MacBookowych, więc, więc spoko. E, może nawet dwa. Natomiast, no, coś takiego wypadałoby mieć. I właśnie fajne jest, fajnie jest to, że są Powerbanki chociażby, więc może nawet to być lepsza opcja, jak ma ktoś MacBooka chociażby. Bo przy okazji się przyda na wyjazd, nie? więc masz i internet, no, no. ewentualnie, i, i, i prąd, nie? Tak, podładujesz no, cokolwiek. Tak, nie zawsze jesteś w takich rejonach, gdzie to jest jakby pewnik, w związku z czym fajnie jest mieć coś takiego. No i też warto zadbać o to, żeby połączenie internetowe było stabilne, bo chyba mało rzeczy mnie tak. Mało rzeczy mnie chyba bardziej denerwuje, niż to, jak kogoś stop przerywa na spotkania. True, to prawda. No, wideo można wyłączyć, nie? Ehm, dobra. Co, kolejna rzecz, czyli e, trzeba pamiętać, żeby odchodzić od tych ekranów. No, wiadomo, te zdrowe takie zasady, najlepiej mieć coś... E, chyba była taka z, e, zasada, że tam 20, 20, 20, jak dobrze pamiętam. Tak, 20, 20, Czyli co 20, 20. minut, co 20 minut przez 20 sekund popatrzeć na coś, co jest oddalone o od 20 metrów, e, się. jeśli dobrze pamiętam. I na przykład ja faktycznie mam podniesioną roletę, zazwyczaj jak pracuję, i patrzę sobie gdzieś tam na drzewa. Mam bunkier gdzieś tam za oknem z drzewkami posadzonymi na, i gdzieś tam jeszcze zdarza mi się czasem wypatrzeć wiewiórki, więc przez chwilę po prostu zdarza mi się sobie popatrzeć na wiewiórki w żeby ten wzrok oszczędzić. Nie? Są aplikacje, które przypominają o tym, żeby, żeby to robić, także jakiś tam iLeo chyba na Windowsa jest, jeśli dobrze pamiętam, Stretchly jest chyba na Maca też, więc no, zdecydowanie polecam, żeby mieć coś takiego, co nam przypomina chociażby o tym, jak się nie umiemy upilnować, żeby sobie ten nawyk wyrobić, patrzenia gdzieś tam dalej. Nie? Albo mieć na tyle ciekawą okolicę. <ścoughs> <śm> No, Odsłoniętą roletę w oknie też praktykuję. <grych> tak, to bardzo pomaga, nie? Ehm, bo po prostu gdzieś tam zawsze ten wzrok ucieknie, nie? Mimochodem. Mimo Co? Ehm, kolejna rzecz, czyli urlopy. Pamiętać o tym, że należy odpoczywać. O tym już rozmawialiśmy przy okazji tam chyba wypalenia zawodowego. Ehm, ale pamiętać o tym, że warto jest po prostu brać wolne, bo. Mimo tego, że pracujemy zdalnie, że potrafimy się nasiedzieć w chacie, to dobrze jest. I ja zresztą w tym obecnym tygodniu, w którym to nagrywamy, zresztą bez niedziela, to też miałem tydzień urlopu. Mimo tego, że gdzieś tam jakoś nie był super wyjazdowy, to w sumie był, bo byłem i, i na weselu kolegi, i w Warszawie po wizę, i, i jakieś takie <grym> inne rzeczy, i w domu rodzinnym, i to wszystko w ciągu tygodnia. Natomiast jakby głównie spożytkowałem go gdzieś tam na te rzeczy w obrębie mieszkania mimo wszystko i to nadal uważam, że warto było wziąć ten urlop. Oczywiście najlepiej to jest w ogóle zaszyć się w, w Bieszczadach, nie? albo w, na Mazurach, albo pod Gdańskiem, jak się nazywa, Kaszuby, <grytanie> albo na Kaszubach, także no, zdecydowanie to fajnie jest coś takiego sobie robić też, taki... Taki time-off po prostu, nie raz na jakiś czas. Na pewno, na pewno jutro, w poniedziałek e, zasiądę do komputera, którego jeszcze nie mam <noise> dużo, dużo bardziej e, zadowolony po tym tygodniu takiej przerwy, nie? Z większym uśmiechem. Więc e, po prostu dla zdrowia psychicznego warto, mimo tego, że pracujemy zdalnie, to pamiętajmy, że, że wciąż po prostu robienie nie tych rzeczy, co robimy w pracy jest czasem, czasem też istotne. Dokładnie tak. I co? Jeszcze jedna rzecz, nie? Nam tutaj wskoczyła jedna, w notatkach. Dwie czyli... bym powiedział. Jedną mhm. powiem dodatkową, o której, której nie ma w notatkach, ale pomyślałem o tym w trakcie. No i ta kolejna rzecz to jest ukryte koszty, które niewielu myślę, że myśli o tym w kontekście pracy zdalnej, ale jest to pewien minus, mhm. bo normalnie ponosi to pracodawca. No, i to jest poza zakupem jakby tego całego sprzętu potrzebnego do, na stanowisko, do zorganizowania swojego stanowiska, krzesła, biurko i tak dalej, oraz zapewnienia sobie dobrego internetu, backupowego zasilania i tak dalej, i tak dalej. No to jeszcze musimy płacić jednak za media, czy za wszelkiego rodzaju rzeczy, które normalnie bardzo często konsumowaliśmy w pracy, a w tej chwili musimy sami je sobie zapewnić, czyli. No przede wszystkim opłaty za prąd, a prądu akurat w IT trochę zużywamy, opłaty, nie wiem, kupno kawy, opłaty za wodę i to wszystko, to jest już na nas, nie na pracodawcy, więc też musimy mieć to gdzieś na uwadze, że to są pewne, pewne wydatki, które ponosimy przez to, że jest to koszt tej naszej wygody i, i elastyczności, którą zapewnia nam praca zdalna. Tak. E, to mnie dziwi właśnie u niektórych e, pracodawców, że jednak nie, nie idą w full remote i chcą, żeby ludzie wrócili do biur, bo przecież to jest bardziej kosztowne dla nich, jakby finalnie, nie? <grystanie> <grystanie> Faktycznie jest to, jest to dziwne. <grystanie> Zdecydowanie łatwiej jest chociażby rozkręcić firmę, która jest remote, moim zdaniem. Też tak Bo nie masz tych kosztów, nie? Bez kosztów jesteś, no. Znaczy nie bez kosztów, ale. No tak, jest bez tego mniej, rodzaju. Nie? Tak, tak, tak. Albo są zminimalizowane przez, mhm. przez to, że większość na przykład pracuje zdalnie. Jak najbardziej. Tak. I ta druga rzecz to tylko taka. E, może bardziej no, uwaga, ale też minus po części, ja mam skłonność do zasiadywania się w pracy. Czyli pracowania mimo wszystko, od kiedy pracuję zdalnie. Myślę, że pracuję dłużej niż robiłem to w biurze. Bo jednak przyjście do biura było gdzieś w mojej głowie odnotowywane, wyjście do biura było po tych powiedzmy 8 godzinach plus minus i to było w miarę stałe, bo na przykład, no, żeby zdążyć na tramwaj czy, czy coś tego typu, wiesz, jest, byłeś bardziej uregulowany. A w momencie, kiedy jesteś w domu, to czasami, a posiedzę jeszcze, a spróbuję skończyć, nic się tak może nie oderwać. I to jest bardzo niebezpieczna rzecz w pracy zdalnej, bo jesteś w domu, ale mimo wszystko w pracy, warto potrafić w jakiś sposób od, odróżniać te dwa stany, kiedy jesteś domownikiem w domu, a kiedy jesteś pracownikiem w domu. I to, to, prawda. to jest duży minus, i trzeba się tego naprawdę nauczyć, i tej dyscypliny również wiele to wymaga. Tak. Wydaje mi się, że już gdzieś o tym mówiliśmy, ale na przykład niektórzy robią tak, że zakładają buty, chociażby do pracy. Tak. Ubierają się i jakby w strój taki wyjściowy, powiedzmy bardziej, niż w dresy, zakładają buty, bo się czują wtedy bardziej jak w pracy. No, jakby idealny case to jest jak masz po prostu osobne pomieszczenie do pracy, chociażby. Mhm. Dobra. Ym, ale jak już rozmawialiśmy o tych, yy, o tych właśnie firmach i jakby perspektywę pracodawcy. To taki bardzo krótki, szybki segment też o tym, jakby co fajnie by było, żeby było i na co uważać z perspektywy, z perspektywy takiej firmy. No i na pewno praca z biura, w moim odczuciu, przynajmniej jeśli chodzi o jakby perspektywę pracownika, co bym chciał, żeby firma umożliwiała, to jest możliwość stuprocentowej pracy zdalnej, ale również, dla ludzi, którzy właśnie mają dzieci, na przykład, którzy nie, po prostu nie mają warunków, tak, do pracy zdalnej możliwość korzystania z przestrzeni biurowej nadal. I tu nie chodzi o model hybrydowy, tego w ogóle nie kumam, że trzy dni jesteś w biurze, dwa dni pracujesz zdalnie. To jest dla mnie dziwny model, nie do końca go kumam. Natomiast możliwość, że osoby, które nie mogą nie sobie pozwolić na to, żeby pracować z domu, chociażby żeby albo właśnie mogły nadal pracować zdalnie, niekoniecznie z domu, czyli jakiś budżet na wynajęcie przestrzeni biurowej, czy na jakiegoś coworkingu po prostu, no miejsca, gdzie te osoby mogłyby pracować, bądź po prostu udostępnienie przestrzeni biurowej w samym biurze. Mhm, jak najbardziej. Także to jest zdecydowanie coś, co nadal, dobrze jest, dobrze by było nie wykluczać tych osób, które po prostu nie mają do tego warunków, a być może są świetnymi pracownikami, tylko po prostu no, no nie są w stanie, nie? Jak najbardziej fajnie i bardzo wskazane jest, żeby firma umożliwiała pracę nie tylko jakby, nie było wymagane praca tylko z domu, ale właśnie umożliwiała przez jakiś budżet wynajęcie choćby coworkingu, bądź zapewniać właśnie swoje biura, ale też totalnie nie Kumam i skreślam osobiście każdą firmę, która wymaga ode mnie, żebym przychodził do niej. Ja też. No, ja już tak się nauczyłem tej pracy zdalnej, że dla mnie to jest po prostu must have z mojej perspektywy, ale jak najbardziej firmy powinny oferować możliwość pracy z jakiegoś miejsca dla osób, dla których praca zdalna nie jest, no, no nie jest możliwa, tak jak wymieniłeś. Mhm. Tak. Z perspektywy jeszcze firmy, na co. Jakby co się może dziać, to jest są artykuły, są ludzie, są posty na Facebooku, na różnych grupach, że zdarza się, że ludzie robią na dwa etaty. I ja szczerze mówiąc, sam nie wiem co o tym myśleć. Personalnie jakby nie mam opinii do końca. Mhm. Z takiego powodu, że jeśli ktoś się wyrabia, to w sumie mi jako wiesz, takiemu koledze obok, który też pracuje, nie za bardzo to przeszkadza. Z perspektywy firmy, no z jednej strony taka osoba do, zdobędzie większe doświadczenie, bo coś może przenieść z jednej firmy do drugiej. E, technicznie, jeśli chodzi o rozwiązania. E, niby fajnie. Z drugiej strony, no, często firmy chcą, żeby ktoś był w pełni zaangażowany. Nie? E, je? Jeśli to jest ukrywane, to też to jest nie do końca fair na pewno. E, l, l, z drugiej strony czy ktoś by chciał kogoś, kto byłby w 100% jakby otwarty z tą informacją. Wszystko jest takie bardzo tutaj... Trochę ma... rozmyte, nie? Plusy, i no właśnie takie i ma trochę plusów, i ma trochę minusów. Bardzo ciężko mi jest się ustosunkować do tego. Także zaznaczam tylko, że takie zjawisko istnieje. Mhm. Um, i sam gdzieś mam znajomych, którzy, którzy takie zjawisko przedstawiają. <laughs> e, natomiast no, no ja sam tak nie robię. E, rozumiem, dlaczego tak ludzie robią, e, ale no nie wiem. Ja się wolę zaangażować chyba po prostu w jeden projekt, w jedną rzecz. Robić ją dobrze. Jak już pytasz, jakie jest moje stanowisko, <laughs> to... No ciekawi mnie bardzo to. To w sumie, jeżeli mam trochę jak ty, czyli jeżeli ktoś się wyrabia, nie, nie wpływa to negatywnie na żadne z, z tych etatów, które, które robi, plus oczywiście jest to wszystko zgodne z kontraktem, czyli nie łamie żadnego, żadnego punktu kontraktu, nie wiem, jakichś zakazu konkurencji i tak dalej. No, szanuję, że potrafi ten ktoś, po prostu szanuję przedsiębiorczość i, i umiejętności. Spoko. No, póki jest wszystko okej, okay, to jest wszystko okej, okay, tak bym powiedział. Um. Dobra. Kolejna rzecz z perspektywy firm to, to faktycznie tutaj zwrócić uwagę też na to, jak budować relacje w zespole, jak, jak zrobić, żeby, żeby właśnie członek zespołu był przywiązany do tego zespołu. Mimo pracy zdalnej, nikt nie zakazuje robić zjazdów, nie? Jakby. Także myślę, że to też ważna rzecz, żeby robić takie aktywności i może spotkać się. Nieobowiązkowo oczywiście przy pracy zdalnej, ale, ale spotkać się na żywo z tymi ludźmi, z którymi się pracuje, zrobić jakieś po prostu, nie wiem, no, gry zespołowe, zagrać w, w laser tagi, cokolwiek tak naprawdę, co, co pozwoli na takie umocnienie więzi. Nadal to są na pewno ważne aspekty i myślę, że każda, każda firma powinna wciąż zwracać na to uwagę. Oczywiście no, w pandemii było to bardzo ograniczone, więc wszyscy się starali robić tego typu aktywności remote. Obecnie jak najbardziej można zostać w trybie remote, natomiast przy zniesieniu restrykcji, przy już takim dużym obluzowaniu, no jednak zalecam, żeby robić tego typu rzeczy, takiej, e, takie po prostu z, z spotkania z tymi ludźmi, e, żeby się móc spotkać, kurczę, napić piwa, e, cokolwiek, nie? Tak. Jak najbardziej wiadomo, może to być częstsze bądź rzadsze, zależnie jak bardzo zespół jest rozproszony. Ale co ja osobiście gdzieś polecam, to zadbać też o te relacje i czasami nawet w trakcie pracy, parę minut, jakiegoś tam team Cola, na jakąś, nie wiem, szybkie kalambury albo coś takiego, co my akurat robimy i to jest jak najbardziej akceptowalne przez firmę. Bo odbywa się tylko raz na jakiś czas, nie, nie przeszkadza w naszej pracy. Jak jest oczywiście pilniejszy temat, to jest to odkładane w czasie, ale po prostu, żeby trochę spędzić czasu nie tylko w obrębie pracy, ale gdzieś na budowie tych relacji. Nie? Super, no warto to robić. Kolejny punkt, który tutaj mamy, to jest onboarding i procesy. No i przy tej pracy zdalnej, ten onboarding, ta taka bardziej bogata dokumentacja, jakieś frequently asked questions, tego typu rzeczy. To jest zdecydowanie coś, co należałoby mieć dobrze zrobione, udokumentowane. No po prostu przy pracy zdalnej jest to zdecydowanie ciężkie. A zatem, jak się coś takiego ma, to na pewno to bardzo, bardzo Pomaga e, ludziom się odnaleźć w zespole, nie? czyli ten onboarding musi być naprawdę dobry, e, w momencie, jak e, ktoś dostaje e, no na twarz bardzo, bardzo dużo informacji do przetworzenia. No i przy takim, przy takim onboardingu e, słabym, ta osoba po prostu może się nie odnaleźć, może na przykład po pierwszym tygodniu zrezygnować, nie? Powiedzieć, słuchajcie, ja w ogóle nie wiem o co chodzi, nie? Ja mam taki e, przypadek znajomego, który zresztą zaczął w takiej firmie, w której onboarding miał dość słaby. E, I gdzieś tam samo to, że nie wiem, w ciągu tam trzech tygodni nikt się do niego nie odzywał, nie? Raz napisał coś z menadżerem i koniec, nie? I on czekał na to, aż dostanie zadanie, nie? E, jakby pisał z botem. Nawet jak do kogoś pisał, to nikt mu nie odpisywał, nie? Jakby Uuu. miał wrażenie, że jest w fake firmie, nie? Dosłownie. To także bardzo źle, bardzo źle trafił. Fajne. Aczkolwiek wypłaty dostawał. To <grym> także... Może jednak fajne. <grym> może jednak okej, okay, nie? No także, także faktycznie należy, należy tutaj mieć, mieć dobrze to ogarnięte. No i potem I są ludzie, faktycznie... którzy robią dwa etaty. <grym> no, no tak można, nie? Tak można robić nawet pięć. No i faktycznie. Ostatni punkt, który gdzieś tam nam e, przyszedł do głowy, coś takiego może trochę bardziej nieoczywistego, czyli e, zachowanie poufności. Co to znaczy? No, mówimy tutaj o pracy z domu, e, ale mówiliśmy też o tym, że to jest ogólnie praca zdalna. No i w momencie, kiedy na przykład pracujemy w języku angielskim e, i jesteśmy gdzieś, albo pracujemy w języku polskim i jesteśmy gdzieś e, w Polsce, ale niższe prawdopodobieństwo za granicą. Chociaż jakbyśmy pracowali w języku angielskim na przykład właśnie i będziemy gdzieś za granicą i korzystamy z jakiegoś powiedzmy, no nie wiem, miejsca do, do pracy, jakiegoś coworkingu, jakiejś przestrzeni biurowej, to trzeba też zwrócić uwagę na to, żeby w jakiś sposób nie wyjawić informacji poufnych. Pracujemy, nie wiem, w pociągu na przykład. Ktoś nam może zajrzeć przez ramię. Należałoby się rozejrzeć na początku, czy nikt nam nie patrzy przez ramię, na wszelki wypadek, kiedy pracujemy, nie? czy pracujemy w restauracji. To są takie rzeczy, na które też należy zwrócić uwagę. Nie? Są takie jakieś screen protektory, które pozwalają widzieć na ekranie tylko pod odpowiednim kątem i, i może warto byłoby to sobie założyć na laptopa. No to są takie rzeczy, na które też należy zwrócić uwagę przy pracy zdalnej, mhm. szczególnie, bo nie jesteśmy w biurze, w którym wszystko co jest poufne, jest jawne, że tak się wyrażę, e, tylko jesteśmy gdzieś wśród obcych ludzi. I powiedzmy, że nie wiem, pracujemy dla linii lotniczych i ma, obracamy jakimiś danymi albo danymi klientów, albo danymi po prostu, które mogą być w jakiś sposób wykorzystane, nie wiem, przez jakieś, e, no chociażby jednostki terrorystyczne nawet, już idąc tak hardkorowo, e, warto pamiętać o tym, że jesteśmy w jakimś miejscu publicznym i powinniśmy z tymi danymi obchodzić się w sposób, no właśnie, poufny. Tak, dane jedno, ale też wszystkie kwestie związane z security trzeba przemyśleć i tak naprawdę zaimplementować od nowa w firmach, które mają jakieś właśnie wytyczne odnośnie, odnośnie przetwarzania danych, czy ogólnie całe security, nie? Odporność na wirusy, sieci i tak hotelowe i dalej tak, dalej. tak, to wszystko jest. Z reguły ogarnięte w biurze bo jest sieć internetowa ona ma odpowiednie ustawienia firewalle wszystko jest ogarnięte przez jakiś zespół e, e, obsowy czy, czy generalnie specjalistów od tego ale w domu jednak to jest gdzieś nasza prywatna sieć i warto zadbać żeby ona była zabezpieczona warto zadbać o to że jak pracujemy skądś żeby no, jednak użyć tego naszego mobilnego hotspota aniżeli jakiegoś free. Który nie wiem galeria handlowa zapewnia no bo jednak bezpieczeństwo danych bezpieczeństwo nasze w sieci i tak dalej no nie trzeba myślę programistom tego aż tak tłumaczyć ale ale mimo wszystko trzeba o to zadbać i z perspektywy firmy wręcz wymusić pewne polityki na sprzętach mi się wydaje no bo jednak to jest bardzo kluczowa sprawa obecnie. Tak, widzisz, nie trzeba tego tłumaczyć nikomu, ale wydaje mi się, że faktycznie trzeba o tym przypominać, bo mam wrażenie, że ludzie trochę zapominają. Jak najbardziej warte było to wspomnienia. I co? I to by było na tyle. That's all, folks. Um, nie mamy nic dalej. Znaczy, na pewno byśmy coś wymyślili, nie? Ale, ale warto by się było w jakimś sensownym czasie zamknąć. Także my się zamykamy. A poza tym? A poza tym, jeśli chodzi o przeszkadzacze, ja poczułem właśnie, że ktoś w drugim pokoju zrobił kawę, więc kończmy już. Też chcę. Rozumiem. No więc, więc tak, więc bardzo dziękujemy za wysłuchanie po raz kolejny, kolejnego odcinka. Mamy nadzieję, że się przyda, że się podobało. Taka retrospektywa, res tak naprawdę. Czy dla nas to, to działa, czy nie działa? No, odpowiedź jest dość jasna. Tak, praca zdalna działa i jest świetna, i nie wyobrażamy sobie oboje, żeby wrócić do biura na ten moment. U mnie działa. To chyba mówi samo za siebie. U mnie działa, u mnie również. A ty pewnie ten, jak nie ten, to, to pewnie złe widziałeś. To musisz to jeszcze raz na spokojnie zobaczyć. To, 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 to będzie dobre. <grym> Także no, na, na pewno warto spróbować. Zobaczyć, czy to jest dla nas. Jeśli nie pracowaliśmy zdalnie do tej pory. Em... Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie zawody mają taką możliwość, ale jest to jednak podcast z kategorii podcasty IT. W związku z tym, w nazwie nawet. Zakładamy, że większość osób ma jednak taką możliwość, powiedzmy, albo zmiany organizacji, która ma tak, taki tryb pracy, albo po prostu taki tryb pracy ma możliwość przetestować u siebie w organizacji, w której jest. Zachęcamy do tego, żeby spróbować, na pewno warto zobaczyć, czy to po prostu jest dla nas, czy praca zdalna działa, tak, ale nie dla wszystkich, tak jak mówiliśmy, jest to bardzo indywidualne, dla nas super, mamy nadzieję, że, że się podobało, nasza taka garść przemyśleń na ten temat i co, i do usłyszenia w kolejnym odcinku, jak zwykle zapraszamy na Discorda i... Do usłyszenia. Słuchałeś, słuchałaś podcastu ITT, który prowadzili dla Ciebie Grzegorz Kotlarz oraz Dawid Chruścielski. Cześć. Bye.